Dzień dobry, w dzisiejszym odcinku widzowie z Vintage Story. Przy okazji poczekajcie, wyciszę. Nie wiem kiedy to widzicie. Dobra. Nie wiem kiedy to widzicie, ponieważ nagrywam to w sobotę, ponieważ wkurzyłem się w piątek. I nie wiem, w sobotę albo w niedzielę, albo we wtorek to zobaczycie. I pewnie tak, trochę rzeczy mi tu zabrakło, tak jak i... No, miałem więcej rzeczy. Oraz więcej się działo, tylko tak jakby to wam widzę powiedzieć, zginęło mi się. I teraz próbuję wszystko odzyskać. Gdzie straciłem wszystkie cegłówki? Nie, dobra, jeszcze są. I dobra, widzowie, powiem wam tak. W dzisiejszym odcinku będziemy... Postaram się zrobić sobie węgiel drzewny. Czyli musimy zrobić... A, już 19, super. No to dobra, to musimy zrobić tutaj miejsce na to. Czyli będzie nam tak potrzebne. Zaraz policzymy. Bo tu chcę mieć jakieś dobre miejsce. Jakieś sensowne to umieszczenie, a nie, że po prostu wykopię dziurę i tyle. Więc idziemy po materiały. Jak i też będziemy potrzebować tego. A dlaczego mi węgiel drzewny? Żeby właśnie zrobić pierwsze miedziane narzędzia. Ponieważ miedź wytapia się w 1840 stopni Celsjusza, a węgiel drzewny ma najwyższą temperaturę spalania ma 1300. Więc no musimy się postarać i to zrobić. Przy okazji jeszcze wam powiem widzowie, że nagrywałem, tylko się dlaczego się wkurzyłem, no dlatego. Więc no. Musiałem niestety pobić tego sklepikarza, żeby zginąć i musiałem jakoś to ogarnąć i musiałem wrócić. No, musiałem wrócić i jakoś ogarnąć się i tak dalej. No trochę to trwało. No ale, potrzebujemy tego. Potrzebujemy... Serio? Nie ma nic? Żadnej gliny tutaj? Bo ja nie chcę wykorzystać tej, którą mam naszykowaną na coś innego. No cóż, mówi się trudno, chyba musimy... A! dobra, widzowie. Przestraszyłem się. Dobra, widzowie, już jestem. Dobra, troszeczkę się pośmiałem. No. Co my tu mamy? Gdzie jest tu glina jakaś? No, nie ma gliny, nie mówcie, że będę musiał korzystać z tego czegoś innego. No, ja chcę mieć na wyższym poziomie. Chcę mieć... Andystowy, a tak na serio to granitowy. Wypalarkę, nie wiem jak to nazwać. To się wypala, chodzi wiecie, zamyka się w szczelnym miejscu, wypala się i się z tego robi. O, granit, super. Tego trochę pozbieramy. I też pozwiedzamy trochę, bo możemy też pójść w tą stronę, gdzie ja poszłem. Gdzie zginąłem, bo tam niestety nieznośne te miejsca, ale to już mniejszy z tym. Dobra, jedzenie. Żyć. Czekajcie, bo tu. Bo patrzcie, byśmy mieli tak. Jedna sztabka. Z tego jest więcej? Nie. Druga sztabka i trzecia sztabka. Mamy trzy sztabki. Więc możemy sobie zrobić nawet sporo rzeczy. Dobra, prześpijmy się. Już za niedługo kończy się maj, a my jeszcze stoimy w tym miejscu.
Musimy widzowie tak zrobić. Znaleźć trochę kamienia, więc pominę wam to, jak będę szedł tam. I musimy jakoś, muszę jakoś to pozbierać. Kilka serii zamykam, kilka otwieram. Dwa suby brakuje do pasnofobii. Co tam jeszcze? Na pewno Total War Potop na razie jest zatrzymana ta seria, ponieważ ten mod mi bardzo często wywala. I to nie jest tylko jakby to moja wina, nie. Bo sprawdzałem też u innych osób i niektórzy też tak mają. Po prostu chyba mod jeszcze nie jest tak dopracowany. Dlatego postanowiłem, że zatrzymam tą serię. Tam do twórcy tego moda może coś tam naprawią. I dopiero wtedy wrócę. No i mamy na pierwsze dwa bloki. No i tak. Tyle z gadania w sumie, tyle chciałem tylko przekazać. No. I no. Nie mamy. Nie mam tego. Nie lubię takich miejsc w ogóle. To zbytnio las. Tu nie widzę nawet. Nic nie widzę. Nie wiem, czy coś jest obok mnie, czy nie ma. Chodzi. No bo jeszcze ja gadam, to zagłuszam. Oraz dźwięki z gry, czyli ta muzyczka. Wy ją chyba cicho słyszycie, albo w ogóle jej nie słyszycie. A ja ją słyszę bardziej. I to nie tak miało wyglądać, miało być, że wy będziecie ją słyszeć. Nie wiem, nie sprawdzam zbytnio, choć i filmy montuję i tyle. Chociaż mi się coraz bardziej ten chodzi. Montowanie filmów to nie jest aż taki wielki problem. Chodzi nagranie, zmontowanie, choć coraz bardziej próbuję to jakoś lepiej montować. No cóż, to czas zabiera. Ja też mam inne rzeczy do robienia, więc no, nagranie to nie jest problem. Zmontowanie trochę większy. No i tak to wygląda. A ja nic nie widzę przez te drzewa. No i tak, gdzie ja dobiegłem? Do jakiegoś fajnego małego kanionu. Czy jakiegoś tam miejsca. Jakaś polana. Ojeju. Ale mgła. Przy tych jakieś bagna, o. To są. Tu chyba była gdzieś glina, jeśli dobrze pamiętam. O, andezyt. Czyli tutaj mamy już andezyt, więc no. No stąd trzeba już iść. Przy okazji sobie wezmę troszeczkę tego, jak to się nazywa, orkiszu. Będzie co ugotować. Ała! Dobra. Jakoś uwolniłem się z tego. Trochę zasypałem jakąś kopalnię, znaczy jakąś jaskinię. No dobra, glina chyba była gdzieś tutaj w lesie, mi się tak kojarzy. No i super, większość mojego filmu to będzie chodzenie i gadanie, ale no w sumie na tym polega. Jeszcze chciałem. O, jest glina. Jeszcze chciałem powiedzieć, że kilka rzeczy tam planuję zrobić. I może za niedługo się pojawią, może nie. Zobaczymy. Na razie jest wszystko jak tak planowane.
Nie ma stuprocentowej, że to będzie. Ale no. Dobra. Cztery to. To bardzo mało, musimy znaleźć jeszcze więcej. I nie mówię o glinie, tylko chodzi mi bardziej o tych kamieniach. Aj. Dobra, to widzowie, widzimy się, jak ja je znajdę. Wiecie co, widzowie? Pomyślałem, a może zrobimy po prostu tak, że... Wyrzuć to. To też wyrzuć. Grafit też. To mi się przyda do budowy domu. Za to andezyt wykorzystamy do zrobienia pieca, bo w sumie to ma być jedynie piec. A nie jakiś... nie wiem... Coś bardzo ładnego. Po prostu będzie sklejka jakaś. W której po prostu trzeba wypalać rzeczy. I pomyślałem, że po prostu to nazbieram. Bo patrzcie, ile tego tu jest. Tego tu jest dużo, więc to mi się bardziej opłaci w zebraniu niż szukaniu tylko grafitu, grafitu tylko dlatego, że mi się taki kolor podoba. Chodzi tej skały. O, już mamy jeden stack i możemy sobie zrobić chyba tak. Czajcie, 8, a tutaj jest 14. No to dobra, to na razie tyle. Wracamy do bazy. O, jestem właśnie po drodze, właśnie widzowie. Idę przez perdotywy. Nie wiem, czekajcie. Perdotywy, czekajcie, sprawdzę tylko. Nie oszli, właśnie tu jest taki fajny kruszec. Nie wiem, jak to nazwać. No, po prostu ma, kamień szlachetny, który może się, o. Tu są te granitowe, ale no. Jest to nawet drogi kamień szlachetny, więc możemy go wykorzystać na przykład do naszych jakichś, nie wiem, do handlu z tymi kupcami, którzy tam chodzą. Chodzi, nie chodzą, tylko mają te swoje wozy, nie wiem jak to nazwać. Chyba wozy takie, wiecie. Tylko nie mają koni, czyli... Pewnie nie pchają, ale po prostu. No dobra. Jesteśmy pod bazą. Liść się na moich oczach tam zabił, bo wskoczył. Dobra. Trzeba uważać. A, jeszcze widzowie, bo ja mam mody. Zapomniałem powiedzieć. Pobrałem kilka nowych modów, które używam je na prywatnym save'ie. Ale... mogę je wykorzystać też nie tylko na prywatnym, tylko na tym. Na przykład mamy łowienie ryb. No tak, przecież widzowie, no. Możemy sobie jakąś rybę łowić. Oraz możemy, jeżeli dobrze pamiętam, rybę łowić, zrobić broń palną do konia arkabuz. I chyba jakiś tam... Coś jeszcze miałem w modach. Tylko niektóre wyłączyłem, więc właśnie nie pamiętam, które mody mam do czego. No nie, zabraknie mi jeszcze. Dobra, widzę, to ja to zrobię i wrócę. No właśnie, widzowie, jak tak przy okazji tutaj przechodzę, to jest właśnie ten handlarz, przez którego musiałem zginąć. I z nim jest taki problem, że patrzcie. Drzewo tu wyrosło. A nie można tego ściąć. Bo jest w miejscu.
Ale dobra, coś udało mi się odzyskać. Nie za dużo odzyskaliśmy, ale no. Tylko żeby znowu nie zrobić tego, co przedtem zrobiłem. Nie, nie, nie. Ważne, że mamy... To mi niepotrzebne, to mi niepotrzebne, to mi niepotrzebne. To mi będzie potrzebne. To nie jest potrzebne. Miedziana kosa może mi się przydać. To mi nie jest potrzebne, więc to wyrzucę. No i dobra, i najpotrzebniejsze rzeczy mam. Udało mi się odzyskać. Ale no, więc czasami jeszcze ta gra ma taki dziwny generator po prostu. I tak wygenerował się handlarz jakiś. Dlatego u niego już nie będziemy. Ale no, to ja wracam. Dokańczamy i robimy węgiel drzewny. Dobra, widzowie, już jestem. Dobra, trzeba to... Super. Dobra, robimy teraz tak. I robimy teraz tak. Dobra. To niszczymy. I andezyt nie będzie mi potrzebny, tylko jeden będzie mi teraz potrzebny. O, tutaj zostawimy. I musimy jedynie zapełnić to całe drzewem. O połowy. Bo w sumie sama nazwa węgiel drzewny mówi tą chyba dużo. Aha, czyli jeszcze będzie nam tego brakować, dobra. Dobra, czyli potrzebujemy jeszcze trochę tego drzewa. Ja tylko wezmę oto. Bo tu już będzie trzeba rozpalić. I trzeba jeszcze pozbierać, więc... Dobra, znowu chwila przerwy, ja idę pozbierać drzewa. Dobra, widzowie, już podchodzimy. Będzie trzeba odłożyć. Musi być 32. I teraz tu. Dobra, i teraz tutaj poukładamy. I tada mamy. Siekiera mi się znowu zepsuła, ale no, zrobimy to. Teraz zamykamy i na jeden dzień musimy to zostawić, żeby to się wypaliło. I zrobimy to tak. Podpalamy. I szybko zamknąć. Trzeba zobaczyć, czy się dymi. Tak, dymi się, dobra. Czyli wszystko poszło dobrze. Więc teraz musimy mieć co palić w piecu. No więc trzeba coś ogarnąć. Dobra, pierw zróbmy oczywiście to, co nam jest potrzebne, czyli sikiera. Bo zepsuły mi się już. Trzeba będzie zrobić właśnie miedziane rzeczy. To będzie mocniejsze, dłużej wytrzymałe. Dobra. To kładziemy tu. To kładziemy tu. Bierzemy. Tak. I teraz bierzemy to. Bierzemy sikierę sobie tutaj. To bierzemy tu. I potrzebujemy jakiś... pożywnej potrawy, więc no, dajesz, bierzemy garnek, bierzemy tutaj to, no to cóż, nie możemy tego, to zjemy. Będzie trzeba zrobić pierwszą farmę, tak w ogóle, widzowie. Bo już coraz mało mamy jedzenia, w ogóle już nie mamy jedzenia. To się szybko wypala, więc trzeba będzie szybko włożyć to.
I myślę, że 4 drzewa mogą wystarczyć. A może nawet tylko 2. Do tej zupy. W ogóle super zupa z samej rzepy. Dobra. Dobra, tutaj się... No i będzie. Czyli 2 drzewa. Super. Już tutaj w garnku bierze. Nawet jedno wystarczy chyba. Tak. I mamy wspaniałą zupę, która jest tylko z rzepy. No to dobra, jemy to. Jeszcze nawet trochę zostało. No i dobra. Teraz potrzebujemy torfu. Tutaj węgiel drzewny się wypara. No to właśnie trzeba znaleźć torf. Bo mamy tak, mamy glinę. Ale żeby glinę wypalić, to potrzebujemy torf albo węgiel drzewny, którego nie chcę marnować na to. Wolę sobie na miedziane rzeczy to wydawać. Oraz chcę sprawdzić, co mają ci handlarze. Aha, czyli takie coś, dobra. To nie warto. Nie chce mi się tak daleko chodzić, widzowie, więc tylko po prostu wejdę i patrzę w okolicy, czy nie ma jakiegoś torfu. Albo jest, gdzieś chyba pamiętam, jak chodziłem tutaj poza odcinkiem albo na odcinku i po prostu chodziłem i szukałem. Na pewno jest glina ogniotrwała, nie wiem, jakaś taka. Ale torfu tutaj nie widzę. Pamiętam, że... Tak, bo pamiętam, bo ja przecież oglądałem sobie wtedy jakiś tam film i po prostu sobie chodziłem po okolicy i szukałem. O, jakieś ruiny. No to dobra, to pójdziemy przy okazji. No i tak, film ma trochę tych minut, co że większość z tych minut pewnie wytnę, ale no. Jest, narzędzia. Łopaty. Okej, okay, dobra, ja sobie zachowam to, bo pewnie będę potrzebował do jakiegoś wykopalisk czy coś. Czy ja tam widzę torf? Tak, torf, jest. Dobra, to znaleźliśmy. Film, nazwę chyba, tak widzę, myślę, że nazwę... O, kamień wapienny. Wapno mamy tutaj. Film, nazwę pewnie jakoś związany po prostu z węglem drzewnym, czyli pewnie węgiel drzewny. Super nazwa odcinka będzie. No dobra, trzeba tego nazbierać, tak chyba z 2 staki. Czyli, bo tutaj stack to 32, czyli potrzebujemy 64. Więc nazbierajmy. O jeden za dużo, więc... Odłóżmy tutaj i my i wracamy. No i tak, mamy węgiel drzewny, mamy miedź, mamy torf. Szkoda, że tylko tak daleko, ale no. Mamy na razie wszystko, co jest nam potrzebne do życia. No może jeszcze farmy nie mamy, ale no to trzeba będzie zrobić. Pewnie w następnym odcinku zrobię farmę. Pierwsza śmierć też, no to... Tylko, że to przez bug, znaczy przez... przez pewną rzecz. No, a nie przez moje nieprzemyślenie tego, że jak wejdę, to nie wyjdę stamtąd. Niestety tu nie da się tak kucnąć i chodzić, albo czołgać się, że przez jeden blok przejdziesz.
W Minecrafcie by się dało, bo jest taka mechanika, ale tutaj nie. Więc no. Jakoś to idzie. Nasz dom za niedługo może zostać ukończony. Planuję, że obok tego domu będą po prostu jeszcze inne rzeczy narobione, po prostu. No i tak, poczekajcie, jeszcze pozbieram jakieś żurawinę. No i dobra, tu się wypala, jak widzicie, tak się dymi to. No bo się wszystkie składniki stamtąd biorą. No i tak, teraz to jest już twój koniec. Węgiel drzewny, nie wiem jak to powiedzieć. Bo już robimy coś lepszego, więc po prostu to wykorzystajmy. Zróbmy po prostu z tego coś ciekawego. Może sobie zrobimy. O, wiem co. Osoby, które oglądają Wikingów, to powinny wiedzieć, o co chodzi. Spróbujemy zrobić coś takiego. Chyba zabraknie mi. Tak, zabraknie mi. Dobra, to zróbmy coś takiego. No cóż, trochę nie wyszło. I to się pali. Tylko musimy dopilnować do tego, żeby nie doszło do większego pożaru, czyli żeby mi nie spaliło pobliskich łąk. Ładnie to wygląda. No i koniec. Koniec pokazu. Ja tutaj podkładam, co jest potrzebne. Czyli torf. Które to są takie kostki. Więc no. Poukładajmy to. Poukładane. Tu się robią te dachówki. Nie cegłówki. Cały gulasz rzepy zjedzony. Nie mamy już nic do jedzenia, więc super, bardzo. No i cóż, widzowie. Ja chyba. A nie ten guzik. Ja będę chyba kończył. Na tyle, widzowie, więc dzisiejszy odcinek był nawet udany. Więc ja, widzowie, się z wami żegnam. Tutaj macie mój kanał, tu mój. Oj, czekajcie, który to był przycisk? O, tu macie mój kanał, tu mój poprzedni odcinek, a to odcinek preferowany. Ja się z wami żegnam, do zobaczenia, cześć!